Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ze mną rzecznik pan Maciej Pawłowski. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie rzeczniku, czy grozi nam inwazja dzikich zwierząt? Coraz częściej słyszymy o tym, że goszczą w naszych miastach dziki, lisy, inne, nawet wilk. Wiele gatunków zwierząt, które występują w lasach, pojawia się również w mieście. Nie możemy mówić o inwazji, bo to nie tak wygląda. Część z tych gatunków po prostu w lesie mieszka. Część z tych gatunków mieszka w mieście. Mimo że są to gatunki zwierząt leśnych związanych z lasem, to znalazły również dobre warunki do tego, żeby bytować w środowisku miejskim. Takim przykładem mogą być lisy czy kuny, które generalnie też są związane z osadami ludzkimi, nie tylko z lasem, ale i z domostwami człowieka. Dziki również pojawiają się w mieście, w okolicach miast, w sąsiedztwie zabudowań. Przyczyn jest kilka. Jedną z nich jest to, że miasta się powiększają. Zajmują coraz większe tereny. Przestrzeń człowieka wkracza również w tereny, w których naturalnie bytowała zwierzyna. Inna rzecz. Zwierzęta przychodzą, tak jak dziki na przykład, przychodzą do nas dlatego, że mają łatwy dostęp do pokarmu. Zdarzają się sytuacje, że są nieotwarte śmietniki, miejsca, w których zwierzęta w łatwy sposób zdobywają pokarm. Nie muszą go szukać wtedy w lesie i zamiast zdobywać go w lesie czy na polu, przychodzą tam, gdzie jest on łatwo dostępny. Czy powinniśmy dokarmiać takie zwierzęta? Takie pytanie retoryczne, przepraszam, oczywiście. Broń Boże, nie powinniśmy dokarmiać, bo właśnie takim postępowaniem przyzwyczajamy je do tego, że z rąk człowieka dostają pokarm i tym chętniej będą do nas przychodziły. I to się często tak zaczyna, że najpierw przychodzi jeden osobnik, na przykład dzik. Ktoś zaciekawiony jego obecnością zaczyna go dokarmiać. On się do tego powoli przyzwyczaja. Przychodzą kolejne i przychodzą coraz bliżej, bo przestają się bać, wiedzą, że dostaną od człowieka jedzenie. No i zaczyna się, wtedy pojawia się strach wśród ludzi, że nagle pod moim domem pojawia się watacha dzików i co ja mam biedny zrobić w takiej sytuacji, jak one coraz bliżej przychodzą i zaczynam czuć się zagrożony. Czy te zwierzęta właśnie mogą być dla nas groźne? Generalnie dzikie zwierzęta spotkane w swoim naturalnym środowisku, jeżeli są zdrowe, to boją się człowieka. I tylko w rzadkich przypadkach stanowią zagrożenie. Oczywiście niebezpieczna może być samica dzika, czyli locha, w momencie, kiedy prowadzi młode. Kiedy idziemy na wycieczkę, spotkamy grupę młodych dzików, warchlaków, pasiaków, to powinniśmy zachować ostrożność, ponieważ w pobliżu, niewidoczna dla nas, na pewno jest ich matka i bardzo ich pilnuje. Wystarczy jeden gest ze strony tych maluchów, jedno kwiknięcie, które sygnalizuje jakieś zagrożenie i nie wiemy skąd, ale matka się pojawi i będzie ich zaciekle bronić. I wtedy może być niebezpieczna czy dla nas, czy na przykład dla naszego pupila, czworonoga, którego ze sobą mamy. W takich sytuacjach powinniśmy być bardzo ostrożni. Natomiast generalnie większość zdrowe zwierzęta po prostu człowieka się boją. Spotkanie ze zwierzętami w lesie czy w sąsiedztwie lasu to jest dla nas okazja do poobserwowania tych zwierzaków, ucieszenia się tą chwilą, ale nie powinniśmy tego rozpatrywać w aspektach zagrożenia. To jak powinniśmy się zachować w momencie, kiedy właśnie spotkamy dzikie zwierzęta w mieście? Bądź na przykład jadąc samochodem obok jakichś duktów leśnych, zobaczymy na poboczu sarnę, jelenia. Co powinniśmy zrobić? To są dwa zagadnienia. Co innego w trakcie jazdy na drodze, a co innego w trakcie spaceru, prawda? Inaczej się poruszamy, inaczej się zachowujemy. W przypadku jazdy samochodem, kiedy przejeżdżamy przez teren leśny czy przez teren polny i widzimy w sąsiedztwie drogi zwierzęta, czy to dziki, czy sarny, czy jelenie, powinniśmy zachować dużą ostrożność. Zwolnić, obserwować to, co się dzieje wokół drogi, ponieważ generalnie te zwierzęta nie powinny wyjść na drogę, ale może się zdarzyć, że coś się wystraszy, jakaś nagła sytuacja spowoduje to, że one będą chciały przez tą drogę przeskoczyć i w tym momencie może dojść do kolizji z takim zwierzęciem.
Natomiast generalnie najczęściej one bez powodu na drogę nie wychodzą. Przechodzą po prostu, to są ich korytarze migracyjne, ich szlaki przemieszczania się z miejsc odpoczynku na przykład do miejsc żerowania czy z powrotem i no, te drogi muszą przekraczać, bo niestety no, jest krajobraz pocięty drogami dosyć znacznie i zawsze te przejścia będą się zdarzały. Natomiast w takich sytuacjach powinniśmy, mówię, zachować wzmożoną ostrożność, obserwować to, co się dzieje. Jeżeli jest wieczór, jedziemy na światłach, to unikałbym dodatkowego doświetlania sobie drogi. W momencie, kiedy zauważymy jakieś zwierzę, żeby w tym momencie na przykład nie włączać długich świateł, ponieważ powoduje to dezorientację u zwierzęcia. Zwierzę, które zobaczy nagłe takie światło, po prostu ono nieruchomieje i traci orientację. I może doprowadzić do tego, że gdybyśmy tego nie zrobili, ono spokojnie przez drogę przejdzie, a kiedy zaświecimy te światła, ono się zatrzyma, no i może dojść do kolizji czy wypadku. Czy należy dźwięków klaksonu na przykład wtedy, kiedy widzimy zwierzę, żeby odeszło gdzieś na bok, czy raczej nie? Raczej po prostu zwalniamy i zachowawczo spokojnie przejeżdżamy. Raczej bym uważam, że trzeba zwolnić, pozwolić zwierzętom przejść, nie powodować dodatkowego stresu, bo wcale ten sygnał niekoniecznie musi przyspieszyć ruch tego zwierzęcia, może spowodować jakąś nagłą reakcję, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Może się zdarzyć, że jeleń czy sarna odwróci się i będzie próbował uciekać czy w drugą stronę, czy w kierunku pojazdu. Lepiej spokojnie przejechać, pozwolić im przejść i jechać dalej. A jeśli w mieście napotykam dzikie zwierzęta, jak powinienem się zachować? Przede wszystkim zachować ostrożność. W żadnym przypadku, czy to w mieście, czy w lesie, nie próbujemy nawiązać bliższego kontaktu z takimi zwierzętami. Niezależnie od gatunku, czy to jest kuna, czy to jest lis, czy to jest 120-kilogramowy dzik, czy też inne większe zwierzę, jak chociażby łoś, który też w Warszawie od czasu do czasu się pojawia. Powinniśmy zachować ostrożność. Jeżeli takie zwierzęta, no powiedzmy, wyrządzają jakąś szkodę, tak? Czyli na przykład spotkaliśmy dziki, które buchtują na trawniku gdzieś wśród warszawskich osiedli, no to mamy możliwość zadzwonienia do Straży Miejskiej, do Ekopatrolu i do Lasów Miejskich Warszawa, które przyjadą na miejsce, pomogą czy to przegonić te zwierzęta, czy je odłowić i przewieźć w bezpieczne miejsce. W żadnym wypadku nie powinniśmy sami podejmować jakichkolwiek interwencji w stosunku do takich zwierząt. Jeśli one spokojnie się przemieszczają, czy również powinniśmy poinformować odpowiednie służby o tym, że w mieście są właśnie dziki na przykład? Trzeba pamiętać o tym, że przez Warszawę płynie Wisła, która jest naturalnym korytarzem migracyjnym dla zwierząt. I szczególnie w jej okolicach możemy spotkać zwierzęta, które przemieszczają się w związku ze swoim życiem, jakby zmieniają miejsce, przemieszczają się, czy to w poszukiwaniu pokarmu, czy w poszukiwaniu partnera. I to jest rzecz normalna. Najczęściej odbywa się to w nocy, czy w okresie, kiedy aktywność ludzka jest dużo mniejsza i rzadko te zwierzęta spotykamy. W sytuacji, kiedy spotykamy je w dzień i faktycznie jest to obszar, gdzie przebywa sporo ludzi, gdzie może dojść do jakiegoś zagrożenia, czy to na drodze, czy w parku, czy w jakimś miejscu publicznym, warto powiadomić służby, że taka sytuacja miała miejsce. Oni są odpowiednio przeszkoleni, podejmą odpowiednie działania w tym kierunku. Bardzo panu dziękuję. Dla Polska mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pan Maciej Pawłowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.